Konserwacja portretu Stanisława Kostki-Potockiego. Młody francuski artysta Jacques-Louis David w roku 1781 namalował portret młodego polskiego arystokraty Stanisława Kostki-Potockiego. Potem malarz dokumentował wielkie przemiany społeczne, wydarzenia rewolucji francuskiej i rządy Napoleona, a oświecony arystokrata został ministrem, reformatorem edukacji i twórcą Muzeum Wilanowskiego. Wspaniały portret konny Stanisława Kostki-Potockiego, prezentowany obecnie w Sali Białej, to jedno z najcenniejszych dzieł w polskich kolekcjach. Obraz pełen tajemnic, które odkrywamy wraz z upływem czasu. Na tle obrazu biały napis Konserwacja portretu Stanisława Kostki-Potockiego. Dla przeciętnego człowieka konserwacja obrazu polega na uzupełnieniu ubytków malarskich, czyli domalowaniu tych fragmentów obrazu, które wraz z upływem czasu uległy widocznym zniszczeniom. Na ogromnym stole leży 3-metrowy portret Potockiego, obok farby i słoiczki z wodą. Nad stołem pochylają się kobiety w białych kitlach. Wodzą cienkimi pędzelkami po powierzchni płótna w miejscach ubytków warstwy malarskiej. Jednak w procesie konserwacji portretu konnego Stanisława Kostki-Potockiego pędzla Jacques-Louis Davida retusze malarskie to tylko około 25% prac. Resztę czasu pochłonęły badania oraz prace techniczne, które nie są widoczne dla oglądających wilanowską kolekcję. Jak zatem przebiegały prace? Czy udało się odkryć nowe tajemnice obrazu i co było najtrudniejsze w procesie konserwacji? Anna Guzowska. Najtrudniejszym elementem to były te pierwsze chyba chwile, kiedy żeśmy musieli podejmować te najtrudniejsze decyzje, kiedy zaczynaliśmy prowadzić badania. Mieliśmy coraz więcej informacji o obrazie, ale nie byliśmy przekonani do końca, czy na pewno te nasze decyzje podejmowane są słuszne. No pierwsze takie badanie podstawowe i bardzo proste to jest analiza obrazu w świetle w różnym zakresie długości fal. I między innymi w ultrafiolecie, w podczerwieni i oczywiście w świetle widzialnym. Pod mikroskopem, pod lupą, pierwsze kluczowe wyniki, jakie dostaliśmy, to były wyniki badań rentgenowskich. Obraz miał wytypowane szereg miejsc, które zostały sfotografowane w promieniach rentgena. Na czarno-białych zdjęciach rentgenowskich zarysowują się fragmenty portretu hrabiego. Z dokumentów, które obraz posiadał z archiwów, wiedzieliśmy, że być może był poprawiany, ale nie wiedzieliśmy w jakim zakresie. Nie mogliśmy pobierać wielu próbek. To są oczywiście mikropróbeczki, one są naprawdę maleńkie. Zdecydowałam się tylko pobrać jedną próbkę z twarzy przy uszkodzeniu, które znajduje się w cieniu. I tam nie widać na tym na przekroju żadnych poprawek ani przemalowań. Natomiast sensacyjne okazały się analizy pozostałych fragmentów, które żeśmy wytypowali, między innymi obszaru kamizelki, koszuli. Okazało się, czego wcześniej nikt z nas na to nie zwrócił uwagi, teraz już widzimy to gołym okiem, że właśnie w tym miejscu znajduje się największe przemalowanie, takie rozległe obrazu, a mianowicie prawdopodobnie odautorska zmiana kompozycji. Wcześniej szarfa, na której wisi order Orła Białego, samego orderu nie widać, widać błękitną szarfę. Na takiej szarfie zawsze wieszany był właśnie order Orła Białego. Wcześniej szarfa biegła w innym kierunku, przez drugie ramię. Order był widoczny i nie był to order Orła Białego, tylko był to order świętego Stanisława powieszony na szarfie czerwonej. I to w kolorze po prostu takiej czerwieni, bardzo intensywnej. Jest to dobrze widoczne na mikropróbce pobranej z miejsca skrzyżowania szarf, przekroju statygraficznym przez zaprawy i warstwy malarskie. A także na obrazie mikroskopowym fragmentu białego rękawa, na którym doskonale widać pozostałości czerwonej szarfy orderu świętego Stanisława. Dlaczego została zmieniona ta kompozycja? Dlatego, że w czasie, kiedy obraz powstawał, kiedy był malowany, Stanisław Kostka-Potocki właśnie w tym okresie otrzymał ten order Orła Białego. Wcześniej posiadał tylko order świętego Stanisława. Order Orła Białego jest ważniejszym odznaczeniem. I dlatego być może już w Paryżu, kiedy powstawały ostatnie poprawki przy obrazie, no to prawdopodobnie wtedy możemy domniemywać, że wtedy została ta zmiana dokonana.
Badania użytych materiałów zdają się potwierdzać, że przemalowania szarfy dokonał sam Jacques-Louis David, gdyż struktura błękitnego pigmentu użytego do namalowania szarfy jest taka sama jak w przypadku farby, którą namalowano niebo i pozostałe błękitne elementy obrazu. Kolejnym odkryciem dokonanym w trakcie procesu konserwacji było wykluczenie teorii o pocięciu tego obrazu na cztery części przez Niemców wywożących dzieła sztuki z Wilanowa podczas II wojny światowej. Obraz wrócił do Polski w 1956 roku ze Związku Radzieckiego. Brak widocznych śladów pocięcia wzbudzał wątpliwości, czy rzeczywiście jest to dzieło oryginalne. Jednak odkrycie przemalowania czerwonej szarfy na niebieską jest argumentem na rzecz tezy o jego oryginalności. Zanim konserwatorzy przystąpili do retuszy warstwy malarskiej, spędzili wiele miesięcy wzmacniając i odbudowując strukturę obrazu. Impregnowanie, oczyszczanie starych retuszy, werniksów, wzmacnianie strukturalne obrazu żywicą, konserwacja podobrazia, wymiana płótna dublażowego wraz z zabezpieczeniem zdjętego z odwrocia, uzupełnienie ubytków w zaprawach. To wszystko prace, których efekty są niewidoczne dla zwiedzających muzeum. Jednak dzięki nim obraz będzie w dobrej kondycji przez następnych kilkadziesiąt lat. Kobieca dłoń zrywa z płótna cienką warstwę bibuły, odsłaniając twarz hrabiego. Kolejnym etapem konserwacji było napięcie obrazu na samonaprężające krosno o programowanym działaniu konstrukcji Henryka Arendarskiego. Dwaj mężczyźni mocują płótno do prostokątnej konstrukcji z drewnianych listew. Podnoszą pokaźnych rozmiarów obraz ze stołu. Kolejne osoby sprzątają stół i rozkładają jego blat na posadzce. Stawiają na nim dwie drewniane sztalugi, na których umieszczają obraz. Dopiero po kilku miesiącach prac technicznych przystąpiono do uzupełnienia ubytków malarskich. Dwie kobiety w białych kitlach krzątają się przy obrazie oświetlonym ostrym światłem reflektorów. Jedna z nich wchodzi na stojącą przed obrazem metalową drabinę. Kobiety delikatnie pociągają pędzelkami po płótnie. Następnie przechodzą na tyły obrazu. Nad dolną krawędzią płótna naklejają błyszczącą folię. Na odwrocie obrazu wykaligrafowany jest napis numer 1 David, Galerii de Wilanów 596. W sali białej Wilanowskiego pałacu trwają przymiarki do zawieszenia obrazu. Mężczyźni wnoszą wysokie metalowe rusztowanie i dostawiają do ściany ogromną złotą ramę. Następnie w innej części pałacu trwa uważne mocowanie obrazu do ramy. Wreszcie dwóch mężczyzn z trudem i wielką ostrożnością wnosi oprawiony w ramę portret Potockiego do sali białej. Choć obraz wrócił już na ekspozycję, to wyniki badań są cały czas analizowane i być może uda się ostatecznie rozwikłać wszystkie zagadki obrazu. Stojący na rusztowaniu mężczyźni wieszają na ścianie obraz. Zza rusztowania wyłania się reprezentacyjny portret Stanisława Kostki Potockiego na białym wierzchowcu. Na czarnym tle białe napisy przedstawiające realizatorów filmu. Logo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.